Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. I co? Lecimy dzisiaj, moi drodzy, zbierać dalej kamienie ogniskujące. Jednakże, zanim tam pójdziemy, to wróćmy sobie do... jak on miał na imię? Idziemy tak czy siak do przemytników. Idziemy do Tangora. I Tangorowi oddamy ten cały sekstans, o który prosił. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda, tak jak trzeba. I co? I zobaczymy, jak się sprawy potoczą. W ogóle zaczynam się zastanawiać, jak my byśmy sobie poradzili z się stworem. Albo z tymi orkowymi psami. Znaczy, dobrze wiemy, że one dosyć mocno gryzą. Ale jeżeli chodzi o strzelanie im hitów, to jest całkiem znośnie, trzeba przyznać. Także z jednej strony moglibyśmy w sumie tego wypróbować. Tak samo jeżeli chodzi o cieniostwora, też nie byłoby to jakieś bardzo głupie. Tutaj powinien być jeden. Ciekawi mnie bardzo, jak ja sobie poradzę teraz z takim cieniostworem. Czy jestem w ogóle w stanie go zabić? No, może być trudno. Chociaż... Okej, taki cieniostwór. Widzę, że już nie stanowi większego problemu. To bardzo pocieszające. Fajnie, bo dostaliśmy za to kupę expa. Może niekoniecznie trolle będziemy klepać, bo to może się źle skończyć jeszcze. Szczególnie, że mamy nadal niskie w miarę obrażenia, także może trolla na razie zostawimy w świętym spokoju. Natomiast no, inne rzeczy możemy sobie na spokojnie, znaczy inne stworzenia klepać. Nawet błotne węże teraz będzie prościej nam zabijać. Moglibyśmy troszeczkę poeksplorować bagna i inne tereny. Troszeczkę się podkoksić, zamiast zbierać jeszcze kamyczki. Odnalazłem twój sekstans. Mąk też już nie sprawi wam więcej kłopoty. Świetna robota, chłopcze. Naprawdę wpisałeś się wyśmienicie. W moim obozie zawsze będzie dla ciebie miejsce. Kiedy stąd odpłyniemy, mam nadzieję, że będziesz wśród nas. Ja też mam taką nadzieję. Pożyjemy, zobaczymy. Bywaj, przyjacielu. Bywaj, przemytniku. Okej, w porządku. Czyli to tyle. Dobrze, mamy dwa punkty nauki. Moglibyśmy w sumie dać je w siłę na przykład. I tak nic z nimi za bardzo nie zrobię. Może, czemu nie? Więc dajmy sobie w siłę te dwa punkty. Jesteś trochę... Tak, będziemy mieli teraz 105 siły. Fajnie. Dobrze, i co? I może byśmy spróbowali gdzieś tutaj... faktycznie może eksplorować na tych bagnach. Może na jeszcze dodatkowo tej... właśnie na tych trollach. Chociaż z tymi trollami może być spory kłopot jeszcze, wydaje mi się. Ale cieniostwory to jest całkiem dobra sprawa, wydaje mi się. Chociaż no, jak już tutaj jestem, to możemy faktycznie spróbować z tymi trollami. Wydaje mi się, że dzisiaj będę musiała bardzo dużo rzeczy przyspieszać. Jak wiadomo, ten troll to będzie rzecz bardzo, wiecie, silna. Bardzo gruby jest, gruboskórny. Tak, pojawił mi się już tutaj na horyzoncie. Ciekawi mnie, czy będzie miał jakieś obrażenia ode mnie już zadane. No, widzę, że tak słabo. No, będzie ciężko. Może z trollem jednak damy sobie spokój. Troszeczkę się niewygodnie bije trolla, mając przyspieszenie. I w ogóle. Jeszcze przyjdzie czas na bicie troli. Chwilowo odpuśćmy. Natomiast możemy spróbować z kolejnym cieniostworem, który też był gdzieś tutaj jeszcze jeden w lesie. Te orkowe psy też nie brzmią jakoś bardzo tragicznie. Bo wiecie co, może byśmy sobie założyli jakikolwiek tam łuk, miecz, cokolwiek, jakąś kuszę. Najlepsze, co mogę założyć, po prostu, dokładnie. I będziemy mogli sobie dzięki temu skanować otoczenie. Szczególnie, że mogę z takim łukiem biegać, więc to też jest super. Jeżeli natkniemy się na jakiegoś cieniostwora, to możemy go sobie zabić. Możemy też iść na te błotne węże na bagnie, bo ich tam było trochę dużo. Te orkowe psy też mnie bardzo intrygują, one nie atakują w grupie, więc to też jest jakiś tam plus. Nie wiem, możemy spróbować na przykład sobie strygerować jednego takiego psa. Gorzej, że aktualnie idą dwa na mnie, nie?
No nie wiem, zobaczymy. Wiecie co, ja chyba po prostu podbiegnę do tego kundla. No, zagryzą mnie bardzo łatwo. Chociaż... trzeba przyznać, że zadają mi sporo obrażeń i to jest ten ból. Ale całkiem nieźle sobie radzę z takimi psami. A prawda jest taka, że jeżeli je wybijemy, to nie będą już stanowiły dla mnie większego problemu. Tutaj nie będą mi przeszkadzać w niczym. Także możemy spróbować sobie wywabić te pieski. Ich tutaj troszeczkę jest, ale wiecie, exp to exp. Jak my z tym w ogóle stoimy? No jest kiepsko, a przydałoby się więcej tych punktów. Szczególnie, że teraz już potrzebujemy dwa poziomy, żeby dać sobie plus 10 do broni jednoręcznej. To jest bardzo dużo. Cześć, orkowy psie. Dobra, przebijesz się przez moją obronę. Ale to było całkiem niezłe zagranie. Z mojej strony. Z tego co widzę, zostały chyba tylko dwa, z czego jeden aktualnie się do mnie zbliża. Mamy też jeszcze te brzytwy tam. Też moglibyśmy spróbować coś z tym poczynić. Wiecie, zębacze to tam na luzie, ale te brzytwy tam łażą po drugiej stronie wody. Najgorsze jest to, że ich będzie teraz tylko i wyłącznie więcej, bo zbliżamy się... Jeżeli byśmy teraz poszli po kamień ogniskujący, to mamy kłopot z tym. Bo tam będzie tego troszeczkę sporo, a nie wiem, czy Gorn sobie poradzi. Znaczy, na pewno sobie poradzi. Natomiast... Okej, rzucasz się na mnie od razu. Dobra. Fajnie. To co, mam rozumieć, że pieski zostały wyklepane, że ani jednego orkowego psa już tutaj nie znajdę. Po drugiej stronie wody, tak jak rozmawialiśmy, mamy towarzystwo. I wypadałoby się tego towarzystwa też pozbyć. Tylko te głupie brzytwy, wiecie, zębacz to tam gówno, nie? Ale taka brzytwa, czy tam rozpruwacz, to już jest kłopot. Nie wiem, czy coś się na mnie w ogóle postanowi rzucić. Okej, z tego co widzę, to zębacz postanowił do mnie popłynąć. Cześć. Chodź. Chodź, chodź. Czy ty się utopiłeś? Okej, widzę, że pan zębacz troszeczkę zgłupiał. Hello, my friend. Hello. Hello, chodź. A, będziesz do mnie tuptał przez wodę, to niedobrze. Siup. Może zrobimy tak? O, tak. Teraz do mnie ładnie, pięknie przyjdzie i będzie dobrze. No chodź. Serio? Oh, fuck my life. Wszystko się teraz na mnie rzuciło. Dobrze. Nie podoba mi się ta brzytwa. Czy tam ten rozpruwacz. Wybaczcie, że mówię brzytwa, ale po prostu w niektórych modyfikacjach jest to nazywane brzytwą. No, będzie trudno. No chyba, że nie zdoła się przebić przez moją obronę. To wtedy będzie banalnie. Fajnie. Ten szermierz naprawdę daje nam sporego boosta. Ale trzeba też przyznać, że wtedy tych przeciwników tylko i wyłącznie pojedynczo możemy bić. Dobra, co przyjdzie pierwsze? Zębacz czy brzytwa? No, rozpruwacz w sensie. Widzę, że zębacz. To fajnie. Tego zębacza sobie podprowadzę, pozwolicie, do siebie, bo jak widzieliście, gdy go zaatakowałam blisko stada, to się na mnie rzuciła też brzytwa. Kurde, rozpruwacz. Muszę się nauczyć nazw naprawdę na nowo. Cześć, zębaczu. Dobra. I co? No i ty zostałaś, można powiedzieć. Jeszcze jest ten zębacz. On chyba prędzej do mnie przyjdzie, dokładnie. Albo i nie. Niedobrze. Oj tak, chodź. Ale fajnie się złożyło akurat, że... wiecie, że zębacz postanowił jednak do mnie przyjść pierwszy. Fajnie. Takie rzeczy to ja lubię. Cześć, Dinuś.
Specjalizujesz się w zabijaniu zębaczy. Dziękuję bardzo. W ogóle ten zębacz jest prostszy od orkowego psa, a podobno orkowe psy są gorsze. Cześć. Hej. Witam. Dobra, możemy też... Wiadomo, w taktyczkę się zabawić i mamy. Fajnie, wybijamy te potwory, które były wcześniej dla nas jakąś tam, wiecie, przeszkodą większą. Fajnie, bo teraz mamy naprawdę w miarę czysty teren. Dobra, wyciągnijmy sobie łuk i jeszcze troszeczkę pobiegajmy. Po drugiej stronie wody niczego na razie nie ma. Wiecie, mówiłam niby, że będziemy dzisiaj kamienie ogniskujące zbierać, ale możemy z tym zawsze poczekać. Możemy najpierw właśnie sobie poekspić troszeczkę. Tutaj jeszcze jest na pewno jeden cieniostwór po drodze w lesie, więc też to nie byłoby głupie, żeby go po prostu sobie wybić, bo jak widzieliście, z cieniostworami już nie ma większego problemu. Tutaj jeszcze jakieś wilki w ogóle zostały. Jakim cudem? Chodź. A to interesujące. Myślałam, że wszystkie wilki to akurat wybite. Widzę, że warto się tutaj poprzebiegać jeszcze, zobaczyć, czy czegoś na pewno nie zostawiłam. Wiadomo, zostawiliśmy przede wszystkim trolle, nie? No to jest rzecz pewna, że tak powiem, że je zostawiliśmy tam gdzieś po drodze. Ale no, no spokojnie. Ten cieniostwór mnie teraz interesuje po tej stronie, który jest. Mamy też na ziemiach orków parę cieniostworów. Na pewno są dwa. Z tego, co pamiętam. Dobra, gdzie ten pan cieniostwór siedzi? Gdzieś tutaj powinien być. Jeszcze jakieś krwiopice tutaj latają. O, fuck my life. Trochę sobie pofolgowałam za bardzo. Ach, bo one są wokół tego cieniostwora. Dobra. Dobra, to tak. Zbierzemy skrzydełka i podbiegniemy do tego cieniostwora. Tylko dobrze by było, jakbyśmy mieli, wiecie, fajną tutaj bieganko, żebyśmy mieli. To byłoby zajebiście. No, jak widzicie teraz klepanie mobów. Wydaje mi się, że cały odcinek taki będzie. Także zobaczymy jeszcze. Spróbujemy iść na bagna, na błotne węże. Dobra. Wow. A tutaj skąd tyle tego dziadostwa całego? Ten kretoszczur mnie atakuje, czy postanowił zjeść, przepraszam, cieniostwora? Nie wiem, chociaż ten mi troszeczkę bardziej przywalił niż jego poprzednicy. Ale widzę, że tutaj sporo zostawiłam jeszcze punktów doświadczenia w postaci randomowych, zwykłych ścierwojadów. Paru kretoszczury, troszeczkę krwiopic. Dobrze, to fajnie, że wiem teraz takie rzeczy, że tutaj jeszcze troszeczkę tego biega. Okej. I co? I to chyba całe towarzystwo już wybite, nie? Jeszcze sobie możemy tutaj zeskanować teren. Mamy cieniostwora pokonanego. O proszę, tutaj jeszcze jest wataha wilków. Coraz bardziej mnie zaczyna zaskakiwać ta gra. To się w ogóle nawet nie skapnęły, co ja robię. Minusem jest to, że mi zeżarły kretoszczury, ale w sumie to tam mało ważne. Wiecie co, chyba pobiegniemy teraz od razu do bractwa, bo tutaj już chyba nic nie zostało dla nas. Wow. Okej, nieważne, mnie tu nie ma. Ja tego nie widziałam. Odnośnie w ogóle do górskiej fortecy, to chyba tam musimy iść w górę. Szczerze, nie pamiętam, jak się idzie do górskiej fortecy. Czy to źle? Nie wiem. Natomiast mapa od Saturasa, zobaczmy. Tak, tak by to wyglądało, że to tam. No dobrze, nie wiem, na razie tam nie idę. Jeszcze mamy troszeczkę właśnie na ziemiach orków, do wyklepania stworzeń. Ale no,
Cóż, bagna jako pierwszyzna. Idziemy po pierwsze się przespać, a po drugie pójdziemy wybijać błotne węże. Spróbujemy się dostać do tego kryształu, który widzieliśmy na środku bagna. I może byśmy... Nie wiem. Możemy ogólnie spróbować tutaj coś poczynić. Myślę, czy mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia na bagnach, ale na 1000% nie. Przynajmniej chwilowo nic nie mamy tutaj do załatwienia. Jak wiemy, Iberion nie żyje już od jakichś paru odcinków. Ciekawy mnie, czy tutaj jest zbugowany, czy to w innej modyfikacji. Bo w jednej jest tak, że mimo, że wiecie, słyszymy, że Iberion nie żyje, to on potem siedzi normalnie na tronie i go tam wachlują, nie? Wybacz nami, ale ja muszę się tutaj przekimać do rana. Niestety sen nie przyniósł mi ukojenia. Dobrze, to jeszcze raz. Aha, zostałam zaatakowana. Dobrze, fajnie wiedzieć. Jeszcze raz. Dziękuję, musiałam aż 3 dni się przespać, żeby się udało. Hej, ty! No już, przestań, typie. Dobrze, fajnie. No i co? No i bagna, moi drodzy. I bagna. Lecimy na bagna. Co to było? Tutaj są zbieracze. Jest bal Nedbeg, który oczywiście nie jest żadnym balem, tylko po prostu typek zwariował. Się nabija kakałka. Sobie zrobiłam przed nagrywankiem. Fajnie. O, wow, ile błotnych węży. Witam serdecznie. Mogę dostać jednego błotnego węża? Chodź. O, suniesz, widzę, do mnie. Dobrze, chodź. Tak, żeby twój kumpel się nie skapnął, wiesz? Chodź. Ciekawi mnie, jak teraz sobie radzę z takim błotnym wężem. Czy będziemy dalej tak długo się bić? Wiecie co? Weźmiemy go sobie tak tutaj w boczek, z boczek, żeby do tego kamienia go ewentualnie przytulić. Dobra, jest dużo lepiej, dużo szybciej. Widzę, że naprawdę mamy duży zasięg, jeżeli chodzi o tą broń. Fajnie. I tutaj na tym kamyczku jest też zajebiście. Fajnie. Skóra błotnego węża. Chodź, kolego. Chodź, dołączysz do swojego kumpla. Chodź. Ej, no chodź. Chodź. Chodź, chodź. Paskudo. Nie, naprawdę. Ten miecz aktualnie, przez to, że mamy po prostu lepszą walkę, robi siekę. Moglibyśmy spróbować bliźnie miecz wyrwać, byśmy mieli od blizny. Cześć, błotny wężu. Wow! Nie naplujesz na mnie, nie myśl sobie. Nie ma takiego plucia. To niehigieniczne. Jezu, ten błotny wąż nie może nic ze sobą zrobić. No, nie plujemy. O fuck, dobra, no. Kurde, dostałam, bo wlazł mi tutaj wyżej. Nie byłam w stanie nic z tym zbytnio zrobić. O Boże, przepraszam. Ale mi się stukło w mikrofon. Dobra, tu jest ta chata, tam jest więcej płotnych węży. Tu są jakieś krwiopijce. Okej. Dobra. Czy tam są, kurde, szkielety? Czy kogoś coś boli? Czy to są zombie? Wow, hopsasa.
Ej, tam są normalnie zombiaki, nie? Tak, to zombie tam jest normalnie. Jeszcze parę błotnych węży. Ciekawi mnie, czy zombie mag. Dobra, zombie są spoko. A tamci gdzie poszli? Pamiętnik kryptologa i pieczęć ziemi? Halo? Z ciebie nic nie ma, rozumiem. Ej, no bo nie mogę zebrać tej pieczęci. Mogę to zebrać? Słyszę zombie za sobą. One poszły gdzieś w wodę chyba. Pieczęć ziemi. Zobaczmy to. To jest znów chyba pozostałe. Mały kryształ pachnący ziemią. Nie mogę go użyć. Dobra. Mogę? Dobra. Bijemy. No. Okej, udało się. Te zombie mi gdzieś zwiały. Było tutaj dużo więcej. Gdzie one poszły? Nie mam pojęcia. Dobra, mamy kolejnego węża błotnego. Ale mamy pieczęć ziemi. To jest interesujące bardzo. Czy ty, wężu, masz ze sobą jakiś kłopot? Dobra, musimy sobie skrócić dystans. No, ale bijemy. No. O kurde. Ja sobie zdaję sprawę, że to może być troszeczkę nudne. Ale to jest na pewno jakaś alternatywa. Dobrze. Wiecie, no, dużo expa. To jest naprawdę spory exp. On się nam też przyda. Tutaj jest kolejny błotny wąż. Dobra. Nie wiem, gdzie te zombie poszły. Nie wiem dlaczego, ale mi pierdyknął. Dobra, musimy się zapisać. No, bo właśnie. Troszeczkę mi się coś tu pokićkało. No. Dawaj, gro. Chyba zombie wróciły, wiecie? Albo i nie. Wiecie, słyszałam zombiaki, nie? No tak, wywalaj napoje. Dobra, słyszałam zombie. Bardzo mi się to nie podobało. A bo wy tutaj jesteście, oki. Dobra. Skoro jeden jest odbagowany, to zajmę się najpierw jednym. Dobra, zombie wojownik pokonany.
Dobra, czy z was coś jest? Kompletnie nic z was nie ma. Pocieszające bardzo. Dobra, te zioła uzdrawiające, dajemy sobie z nimi spokój, idziemy po kolejnego węża błotnego. Czyżby to był już ostatni egzemplarz? Nie wiem, ale widzę, że w las... Jezus! Dlaczego? Wszedł w chatę. Jaki gangst... O, Jesus. O, cześć! Jak się bawisz? Czy coś jeszcze tu żyje? A, wlazłaś do wody i nie umiesz wyjść. No, was jest tu więcej. Jak mi przykro. Wygląda na to, że został nam ostatni wąż błotny. Pocieszające. Fajnie, mamy pieczęć wody. Słyszałam gdzieś, że podobno te pieczęci są potrzebne do miecza jakiegoś, żeby go naładować, czy coś w tym stylu. Okej, fajnie, bo przewlazłeś w chatę. Bardzo ułatwi życie, wiesz? No tylko nie pluj na mnie. No ale dlaczego go nie uderzyłam? Dziwne to było. Dobra, tutaj jesteś ładnie zbagowany. Specjalizujesz się w zabijaniu błotnych węży, a dziękuję bardzo, gro. Tutaj mamy łóżka i mamy kufer, który mogę tak po prostu otworzyć i w którym nie ma kompletnie nic. Co byłoby jakkolwiek fajne. Słabo trochę, ale sporo expa. To mnie bardzo pociesza. To jest wręcz zajebista wiadomość. Jak stoimy z czasem? Pewnie kiepsko, dokładnie. Pół odcinka bicie, mobów, ekspienia. Fajnie. To co, może będziemy szli najpierw po kamień? Po który kamień najpierw pójść? Dobre pytanko. Najbliżej to my teraz mamy chyba do górskiej fortecy, ale boję się, że nie będę w stanie pokonać jednego stworzenia, bo nie mam pewnego itemu. A może znajdę gdzieś ten item? Szczerze? Nie wiem. Ale podoba mi się, że błotne węże zostały pokonane. Tylko chciałabym stąd wyjść, dziękuję. Dobrze, czyli w sumie możemy się teraz tepnąć do Saturasa. Ona powinien dać teleport. Mamy kamień ogniskujący. Dziewiąteczka, teleport, lecimy. Witaj. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Nie zostało nam zbyt wiele czasu. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. Obyś wrócił... Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Czy coś w nowym obozie mamy do zrobienia? Chyba niezbyt. W ogóle. Raczej nie. Raczej po prostu będziemy pędzić. Mam już dość tej... Jezal, dobre kakao. Dobra. To co my teraz robimy? Jesteśmy tutaj, więc teraz najbliżej byłoby iść do jednego miejsca, ale boję się, że tam sobie nie poradzę. Tam mogą być szkielety, a nawet raczej będą. I to nie jest raczej nic dobrego. Ale w sumie nie będziemy tam sami, więc możemy się tam udać. Stąd jest w sumie tam najbliżej. Dobra, schodzimy. Biegniemy. Hop. I lecimy sobie. W sumie stamtąd też chyba jest blisko do górskiej fortecy. Nie, co ja mówię w ogóle.
My idziemy tędy. Już tutaj biegaliśmy troszeczkę. Nie wiem, czy tutaj coś znaleźliśmy po drodze, czy coś zabiliśmy po drodze. O, górski mech to w sumie zbiorę. Mi się może przydać. Nie zauważyłam go ostatnio, jak tędy biegłam. O, jeszcze dregrot. Fajnie. Sporo tego. Tutaj to wszystko było, te stworzenia, przepraszam. Nie wiem. Gorzej, że te zębacze to zaraz mi spadną chyba na dół. Nie wiem, ruszyły na mnie trzy. Jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. To tylko zębacze, nie? Także... Byleby z dala od rozpruwacza. Ale to było leszczyńskie. Dobra, nawet nie zdążył do mnie za bardzo podejść żaden. Rozpruwacz to jest dopiero zagadka. No, widzę, że i tak zębacz się na mnie rzuca najpierw. Okej. Nie będę marudzić, bo wtedy zostanie mi tylko ten rozpruwacz. Fajnie, że tak po prostu mogę sobie pić kakao, kiedy idzie do mnie zębacz, nie? No, dałam się dziabnąć. Trochę szkoda. Dobra, zostałaś tylko ty. A raczej zostałeś. Jak jest pojedynczy, to jest bardzo fajnie. Super. Mamy to. Tutaj coś było w środku? O, oh yes, było. Z tym wolę lepiej się nie bić, powiem wam. Przynajmniej nie teraz. Jak ja tutaj przebiegłam, że mnie tutaj nic nie zabiło, kiedyś jak tędy wracaliśmy, to ja nie wiem tego. Okej, 2 w 5 by się zrobiły pod rząd, fajnie. Okej. No i co? Jak widzicie, mamy tutaj kogoś. Możemy spróbować oczywiście porozmawiać. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię, co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Mhm. Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszę. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Mhm. Czyżbyś mówił o jednym z 5 kamieni ogniskujących? Dokładnie. A więc znasz już historię 5 kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak, strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów.
A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. Dobra, poczekaj, tylko sobie najpierw założę ten zwój od ciebie. Dobra, zdejmijmy sobie światło i to. Śmierć ożywieńcom. Dokładnie, dziękuję. Tylko jeszcze musimy się też wymanić, żeby nie było jakichś problemów. Dobra, F5. Jeszcze sobie zrobimy stały zapis. Gdzieś tutaj, powiedzmy. Idziemy za Miltenem. Tak, no my już tutaj byliśmy. Ja nawet wlazłam do tej krypty na chwilę. No i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. Oczywiście ja przodem, nie? Dobra, zombiaki się rzuciły jako pierwsze. Tak, chciałabym. Milten! O kurna! Przecież ja tu zginę. Mnie tu wszystko zagryzie za... O kurna! Dobra. O fucken! Co tu się kurde dzieje? Dobra, F5. Tam Milten trochę zdycha, bym powiedziała. Ale te kostki fajnie tańczą. No. Dobra, Milten to sobie chyba z nim już poradzi, no nie? A gdzie jest ten? A tu jesteś, hello. Kurna, ale to się długo... Ja pierdzielę, bez sensu. To się za długo kastowało, no. Tak się nie bawię. Chyba się nie zapisałam, nie? A jednak się zapisałam. Mogę go namierzyć. Nadzorca. Widzę, że Milton się zepsuł. Dobrze, Milton. No to widzę, że znowu muszę ratować sytuację. Zbugowane te mroczne tajemnice. Milton, pozwól sobie pomóc.
Witaj. No, witam cię. Ruszamy. Serdecznie. Okej. Nadzorca miał przy sobie klucz i talizman orków. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. Okej, fajnie. Tej broni nie będę oczywiście zbierać, bo to nie ma sensu. Natomiast my sobie otworzymy kufry. Okej, ten jest zamknięty, co ciekawe. A tutaj mamy kamień ogniskujący, wytrych, piwo, strzały i dużo bryłek rudy. Dobra, to w takim razie mamy jeszcze kuferek do otworzenia. Próbujemy. Lewo, lewo, shit. Lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Lewo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Wiecie co? Wyciągnę sobie kartkę, bo widzę, że mamy kłopoty. Dobra, tam było lewo, lewo, trzy razy w prawo, lewo, prawo i prawo, lewo i prawo chyba. Lewo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej. Dwa wytrychy, piwko, sporo bryłek, sporo eliksirów i nawet runę dostaliśmy. No jakbyśmy byli magami, to bym się ucieszyła. Dobrze, skorzystajmy więc z zaklęcia do Saturasa, które mamy. I oddamy oczywiście ten kamień ogniskujący. O, czarne ziele jest do many. Twardzeń też. Teleport do magów wody. Cześć, Saturas. Witaj. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Świetnie. To już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze dwóch kamieni ogniskujących. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. Obyś wrócił cały i zdrowy. Okej, moi drodzy, wydaje mi się, że w tym momencie możemy sobie zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji. Ja zaraz będę montować dla was ten materiał. I co, no, powoli brniemy do przodu. Całkiem ładnie poziomy nam wskakują. Kamień ogniskujący jeden na odcinek zdecydowanie wystarcza. Reszta to, wiecie, punkty doświadczenia i też jest w sumie fajnie. Jeżeli wam się podobało, to tak jak już mówiłam, zostawiam dla was wszystko, co tylko jest możliwe, czyli wiadomo, właśnie te sekcje na dole. I co? Nie będę się powtarzać. Trzymajcie się i cześć.